Jeżeli ten film zdobędzie 1000 polubień, w następnym odcinku testuję ekstremalnie ostry sos Carolina Reaper. Woda, w której się wykąpię, ma 7 stopni. Dwie papryczki chili dorzucam do lodowej kąpieli. I tak jak codziennie, mój organizm będę wychładzał przez 5 minut. No to część kulinarna. Czas na kolejny test smaku w Bali. Zobaczymy, czy jest to najlepsza potrawa na pierwszy posiłek dnia. Lubię tak chrupiące papryczki. Początek jest delikatny, wiadomo. Tutaj się zaczyna dopiero ostrość. Teraz czuć taką skoncentrowaną paprykę po prostu. No, już zaczyna palić trochę. Czy wy też, tak jak dużo osób, lubicie jeść papryczkę chili na surowo? No, rozgrzewa, od razu mi cieplej. Najwięcej kapsaicyny mają oleiste nasionka w środku papryki. Jest ok. Trochę pali. Ale wiadomo, jest to palenie naturalne. Chyba resecik, żeby się schłodzić trochę. No ładnie pali na końcu, no. Te pestki, dałem radę. Polecam na początek przygody z ostrym jedzeniem. Najlepszym sposobem na złagodzenie pieczenia w jamie ustnej jest przepłukanie ust tłuszczem roślinnym. Chociaż takie pełne zanurzenia, powiem wam, że też dają radę. Po jedzeniu takich papryczek trzymajcie ręce lepiej z dala od oczu. O, pali takie, powiedzmy, 4 na 10. Do przeżycia, bez zagryzienia. Do jutra.